Profesjonalne tworzenie organizacji, przede wszystkim uświadomienie sobie takiego podstawowego błędu, jaki się tworzy w środowiskach takich mało zaawansowanych, mało świadomych, gdzie przychodzą ludzie, którzy mają różne sposoby funkcjonowania, podejścia i każdy z nich, można powiedzieć, próbuje coś tam wnieść swojego. Jeżeli nie ma tutaj wspólnego, mocnego mianownika, czyli takiej bardzo dobrze rozwiniętego środowiska, twórcy przede wszystkim, to te środowiska nie, jakby na siebie nie oddziałują odpowiednio, tak? I powoduje to pewne zgrzyty, czy pewne jakieś takie niedopowiedzenia, które sprawiają, że to nie funkcjonuje. Dlatego zawsze twórcy są pojedynczy, tak? To jest, jak jesteś twórcą, jak coś czujesz i robisz coś od podstaw, to wtedy sięgasz do samej głębi, do samego temperamentu, do samego źródła i przez to nie ma tam wtedy mowy na jakiś temat kompromisów. Kompromisy pojawiają się, a wraz z nimi pewne osłabienia i skomplikowania, które w konsekwencji spowodują obniżenie energetyczne sprawności danego układu organizacji. Także, czyli tam, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść i tu jest moc wypływająca z jedności. Czyli jeżeli coś czujesz w pełni, no to na tym to się opiera. Czyli notabene energetycznie miłość, tak? Czyli stan jedności i z tego stanu wszystko się najlepiej dopełnia, samo się kalibruje, wzrasta w najlepszym możliwym stanie.